Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Dzień dobry Państwu, nazywam się Wojciech Jakubik, jest 17 września 2024 roku, a to jest Energy Drink. Oto informacje, które przygotowałem w dzisiejszym przeglądzie. Mamy do czynienia z wyłączeniami stacji transformatorowych, awariami na sieci Tauron Dystrybucja, przyznał pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Maciej Bando w TOK FM w odniesieniu do powodzi na południu. 400 zespołów, czyli 1000 energetyków z Tauron Dystrybucji pracowało 16 września przy usuwaniu awarii. Większość skutków powodzi usunięto na terenie oddziałów Tauron Dystrybucja w Gliwicach i Bielsko-Białej. Nadal największe ograniczenia występują na obszarze oddziałów Wałbrzych, Opole i Jelenia Góra. Oil & Gas Journal informuje, że rafineria Unipetrolu w Czechach zwołała zespół kryzysowy na wypadek konieczności walki z powodzią. Zakład pracuje normalnie, choć niektóre stacje Orlenu w Czechach zostały zamknięte przez wielką wodę. W tym roku lub w pierwszym kwartale 2025 roku dojdzie do aktualizacji programu polskiej energetyki jądrowej. W programie mówi się o tym, że mają być, upraszczając, dwie elektrownie. Ten program był napisany kilka lat temu, dziś trzeba go uaktualnić i sprawdzić, ile tych elektrowni potrzebujemy, powiedział pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Maciej Bando w TOK FM. Dlaczego nie było przetargu na atom na Pomorzu? Odpowiada pełnomocnik. Dostaliśmy zgodę komisji na odstępstwo, bo wybraliśmy bez procedury przetargowej amerykański Westinghouse. Czy to się uda drugi raz? Tego nie wiem, powiedział pełnomocnik Bando w TOK FM. Będzie protest w obronie atomu w Pątnowie, którego zamrożenie jest, cytuję, wbrew polskiej racji stanu, o czym grzmi Obywatelski Ruch na Rzecz Energetyki Jądrowej. Zaprasza na 21 września w południe pod pomnik Kopernika w Warszawie. Idziemy z naszymi zadaniami pod kancelarię premiera, dodaje Jerzy Lipka, organizator. Intel zawiesza plan budowy fabryki chipów pod Magdeburgiem w Niemczech na razie na 2 lata. Tłumaczy się oszczędnościami. Ten krok oznacza także zawieszenie powiązanego projektu fabryki Intela we Wrocławiu, który uzyskał zgodę komisji na pomoc publiczną wartą 7,4 miliarda złotych. Mówił o tym minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. W ubiegłym tygodniu dostaliśmy od Komisji Europejskiej zielone światło na złożenie wniosku o pomoc publiczną dla Intela. To doświadczenie pozwala nam sprawnie realizować podobne projekty i będziemy nad tym pracować w przyszłości, napisał minister na platformie X. Wspólna konferencja prasowa kanclerza Niemiec i prezydenta Kazachstanu została odwołana z nieujawnionych przyczyn. Wcześniej Rosnie w Deutschland objęty zarządem powierniczym rządu w Berlinie deklarował chęć sprowadzania 100 tysięcy ton ropy miesięcznie do końca 2025 roku. Reuters informował o drugiej umowie na 50 tysięcy ton miesięcznie. Wciąż nie doszło do derusyfikacji rafinerii Schwedt, która odbiera farbowaną ropę z Kazachstanu. Według mojej informacji furtka dla Polaków pozostaje otwarta, ale potrzebne jest wsparcie polityczne Berlina i Warszawy. Belgowie mają zielone światło komisji na kontrakt różnicowy morskiej farmy wiatrowej Elizabeth o mocy 700 MW na Morzu Północnym, wart prawie 700 milionów euro. Umowa koalicji rządzącej Holandią zawiera plan budowy 4 nowych elektrowni jądrowych, w tym 2, które już wcześniej zostały zaplanowane. Zakłada także wzrost wydobycia gazu na Morzu Północnym. Prezydencja Węgier przedstawi 18 września priorytety Radzie Unii Europejskiej. Zrobi to w jej imieniu premier Viktor Orban. Jeden z priorytetów to geotermia. Komisja Europejska rozważa przedstawienie na szczycie klimatycznym COP29 w Baku globalnego celu zapewnienia dodatkowych 1500 GW magazynów energii do 2030 roku. Musiałaby się na niego zgodzić Rada Unii Europejskiej, w tym Polska. Szefowa Światowej Organizacji Handlu Ngozi Okonjo-Iweala apeluje w Financial Times o wprowadzenie globalnego systemu opodatkowania emisji CO2 w czasie, gdy spodziewane są liczne skargi na unijny mechanizm tego typu o skrócie CBAM. Międzynarodowy Fundusz Walutowy ma wracać do doradztwa w Rosji pomimo inwazji na Ukrainie. Protestuje już 9 ministrów finansów, w tym ten z Polski.
BP sprzedaje spółkę lądowej energetyki wiatrowej Wind Energy w USA za 2 miliardy dolarów. Odpisało w zeszłym roku offshore w USA na 1,1 miliarda dolarów. Chce się skupić na fotowoltaice projektu Lightsource BP oraz wydobyciu ropy. Racjonalizuje wydatki i stawia na rentowne projekty. To wszystko w przeglądzie przygotowanym dzisiaj. Następne oczywiście jutro. Zapraszam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.